Nie wiem, o co panu chodzi. Wiele osób mi to mówi, proszę pani. No, ale to się dzieje dlatego, że akceptuje pani warunki użytkownika, nie czytając umowy, której to warunki dotyczą, proszę pani. No. Wstawaj! Nie udawaj! Bartuś, opowiadaj, jak tam wkręcamy i kogo? Tak jak wspomniałem w SMS-ie, żonę Agatę za zakupy tak naprawdę na Vinted. Ciuszki idą i to bardzo ostro, także no... Tutaj w jedną i w drugą, tak? Wyglądała. Kup to sprzedaż, dobra ci. Tak, słucham. Dzień dobry pani, witam serdecznie, Antoni Wystraszek, Urząd Skarbowy. Proszę pani, telefonuję tutaj w sprawie użytkowników portalu wymiany odzieży. Witam. Proszę pani, śledzimy tutaj pani aktywność w sieci, pani Agato. I okazuje się, że część odzieży, którą pani przekazała, została przekazana za kwotę wyższą niż pani kupiła. Co w świetle obowiązujących przepisów podatkowych jest oczywiście dla pani przychodem, od którego to przychodu trzeba będzie zapłacić podatek. Nie wiem, o co panu chodzi. Wiele osób mi to mówi, proszę pani. No, ale to się dzieje dlatego, że akceptuje pani warunki użytkownika, nie czytając umowy, której to warunki dotyczą, proszę pani. No. Jest pani użytkownikiem serwisu, prawda? Jest pani użytkownikiem. Korzystam. Najgorzej, jak się pani domyśla. A podatki od... Korzystam, nie domyślam się, tylko korzystam. Korzysta pani. A nie kupowałam, nic nie sprzedawałam drożej. No proszę pani, no ja dysponuję aktualnym katalogiem, proszę pani. No i wychodzi na to, że no, to są, proszę pani, no, jeżeli chodzi o sukienki, no to powiem pani, jest to tutaj, no tak, ja to widzę. Ja się porównuję z katalogiem. Nie sprzedałam ani jednej. A jeśli chodzi o spodnie? Też nie. Buty? Jedną parę. No, widzi pani. Możemy się umówić, wie pani, w ten sposób, że będzie można nie uiszczać opłaty, tylko rozliczyć się w formie barterowej, czyli usługa za towar, proszę pani. I myślę, że mąż więcej pani w tej sprawie wytłumaczy. Halo, mężu. Dzień dobry, Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy, Radio RMF Max, no, czekaj, bo teraz... Dzień dobry, moja kochana żono, mam nadzieję, że już wstałaś z łóżka. Wstałam. Agatko, jak wstałaś, to zajrzałaś na Vinted od razu na pewno, prawda? Teraz mi się wydaje, że kawy jeszcze nie będzie potrzeba, Agatko. Właśnie sobie na pewno... zrobiłam kawę. To nie pij, bo chyba przez tydzień cię będzie trzymało. Życzymy ci udanych zakupów, korzystnej wymiany. Udało wam się mnie rozbawić do łez. Bardzo dobrze. No bardzo się cieszymy. Zajrzyj do Mikołaja, jak to różowe będziesz sprzedawać tam w promocji, to wiesz, to biorę. Przede wszystkim sprawdź w zakładce, czy można się wymienić na męża, wiesz? To też, bo pewnie będzie czekała rozmowa po pracy. Pozdrowienia, pa! Cześć! Pozdrawiam. Wstawaj, nie udawaj.